Dzień dobry. Jesteśmy z Akademii Programowania. W Akademii Programowania uczymy dzieci i młodzież programowania. Agnieszka jest u nas koordynatorem do spraw szkoleń. Jest też główną osobą odpowiedzialną za nowe programy, za innowacje w programach. A Radek jest naszym właścicielem i najlepszym szefem na świecie. A ponadto zajmuje się wdrażaniem projektów i zarządzaniem w IT. Dobra. Właśnie. Tematem naszej prelekcji jest zakodowane piękno świata. Chcielibyśmy, mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy połączyć piękno i programowanie. Ale na początek zaczniemy od tego, kto tworzy program, czyli od programisty. Z czym Państwu kojarzy się taki typowy programista? Pewnie nerd, jakiś facet w koszuli flanelowej z okularami, które mają grubość denek od słoika. Albo jacyś hakerzy zamknięci gdzieś w ukryciu w ciemnych piwnicach. Tak. No i pytanie, czy właśnie taki programista, który działa według ścisłego schematu, czy może być też artystą, czy może być estetą? Tak, co to ma wspólnego z pięknem? Tak naprawdę spróbujemy sobie odpowiedzieć właśnie, idąc trochę po przykładach. Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa rozpoznaje, co mamy na slajdzie. To jest tablica kodów ASCII. I takie pytanie trochę retoryczne, bo może jest oczywista ta odpowiedź. Czy taka tablica kodów ASCII, gdzie mamy zakodowane literki w liczbach, tak żebyśmy mogli się komunikować przez medium, którym jest komputer, może być medium sztuki. Czy to może być medium sztuki dla kogokolwiek? Okazuje się, że jak najbardziej. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy dobrze widać. Tu możemy rozpoznać po lewej stronie Mona Lizę i Marilyn Monroe. Jeśli byśmy się przyjrzeli trochę bliżej, to właśnie te obrazy są stworzone przez takie malutkie znaczki. Wszystkie te znaczki, które mieliśmy na poprzednim slajdzie. To już jest sztuka. Ta sztuka, wydawało mi się, że powstała właśnie przed erą internetu, w latach 60., kiedy właśnie technologia się rozwijała i ludzie nie chcieli wykorzystywać tylko technologii do tego, żeby komunikować się przez słowa i zdania, tylko chcieli się wyrażać właśnie bardziej, chcieli wyrażać się przez sztukę i wykorzystywali ASCII, tablicę kodów ASCII do tego, żeby tworzyć tą sztukę. Ponieważ jeszcze w tamtym czasie nie było internetu, nie było możliwości przesyłania grafiki o wysokiej rozdzielczości, grafiki w ogóle. Więc jakby wykorzystywali medium, które zupełnie nie było przystosowane do tego, żeby tworzyć. Właśnie do tego, żeby tworzyć. Właśnie grzebiąc trochę głębiej w internecie, natknąłem się na takie dzieła, bo tak to nazwę, które zostały stworzone na maszynie do pisania. Te dwa dzieła zostały stworzone na maszynie do pisania. Jak się przyjrzymy, to właśnie tutaj zobaczymy znaczki, które ktoś po prostu na maszynie do pisania wystukał. I to też jest sztuka. Jakby ludzie robili to dużo wcześniej przed erą technologii, z czego sam sobie nie zdawałem sprawy i chciałem się z Państwem podzielić. Idąc dalej tym tropem, natknąłem się również na przykłady sztuki abstrakcyjnej. To również zostało stworzone na maszynie do pisania. Okazuje się, że Holender Werkman podczas okupacji hitlerowskiej właśnie wykorzystywał maszynę do pisania, żeby wyrażać siebie, bo trochę brakowało mu farb prawdopodobnie. To jest jeszcze chyba ostatni przykład takiej sztuki, gdzie to jest z początku XX wieku, właśnie ilustracje do książki wykonane przy użyciu maszyny do pisania tylko. Jest bardzo szczegółowe i można nazwać to bardzo bezpośrednio, że to jest piękne. Rozmawialiśmy o tym, Radek opowiedział, w jaki sposób możemy używać narzędzi programistycznych do zupełnie innych celów, nie do tworzenia kodu, ale czy właśnie takie przejawy piękna, które znajdziemy w naturze, czy możemy w jakiś sposób połączyć z programowaniem i w jakiś sposób sami je wytworzyć?
klasycznie definiujemy piękno jako, bo oczywiście wiele jest definicji, to myślę dalej spędza sens powiek wielu filozofom. Klasycznie nasz mózg odbiera jako coś piękniejszego to, co jest najbardziej symetryczne, czyli właśnie proporcjonalne, coś, co możemy przedstawić matematycznie, wymierzyć odpowiednie proporcje. I tak na przykład ludzkie twarze są uznawane za bardziej atrakcyjne w momencie, kiedy są zachowane odpowiednie proporcje wymiarów nosa do ust, oczu do czoła i tak dalej, oraz gdy lewa połowa jest symetryczna prawej. To jest tak naprawdę czysta geometria, którą właśnie jesteśmy w stanie przedstawić w sposób matematyczny. I kolejnym takim właśnie przykładem już tego, jak natura sama wykorzystuje matematykę, jest ciąg Fibonacciego. Myślę, że na pewno, albo że nawet wszyscy znają. Pewnie się już przewijało dzisiaj kilkukrotnie tak. Na wykładach, ale też tutaj. Ale tak na wszelki wypadek, właśnie dla przypomnienia, jest to nieskończony zbiór liczb, w którym każdy następny wyraz jest sumą dwóch poprzednich wyrazów tego ciągu. I właśnie graficznie interpretujemy to jako takiego ślimaka, gdzie kolejne promienie takich półokręgów są kolejnymi wyrazami ciągu Fibonacciego. Mhm. Fibonacci wpadł na ten ciąg, obserwując sposób rozmnażania się królików, ale też, jak się potem okazało, możemy znaleźć takie przejawy na przykład w muszlach morskich, w muszlach ślimaków, w wielu roślinach. Nawet ananas ma pewne proporcje związane z ciągiem Fibonacciego. I też właśnie, ponieważ możemy to zakodować w pewien sposób, możemy stworzyć wzór na te kolejne wyrazy ciągu, jesteśmy w stanie to zaprogramować. Mhm. Jakby my jesteśmy, nie jesteśmy teoretykami, jesteśmy praktykami programowania, uczymy programowania, więc u nas na zajęciach również korzysta się właśnie z matematyki i z odnośników do piękna. Ja pokażę takie narzędzie, które wykorzystujemy, tylko muszę się odnaleźć, gdzie tu się przewija. O, tak. To jest jedno z narzędzi, które jest darmowe do użytkowania dla każdego i w którym właśnie przed wykładem zaprogramowaliśmy ciąg Fibonacciego. Spróbuję to teraz włączyć. O, powiedzmy o długości 13. I to jest program, który jest wykorzystywany na zajęciach przez dzieci w wieku 7-8 lat i one takie programy tworzą. Także to jest coś, co jest dostępne nie tylko dla dzieci, tylko dla każdego. Tak naprawdę też chcieliśmy się podzielić tym, bo to jest... To jest bardzo też inspirujące właśnie dla dzieci do nauki samej matematyki, a też jednocześnie wyrażania w siebie poprzez grafikę. Mhm. No i to się... Jesteśmy gdzie trzeba, teraz czy nie? Radek powie o kolejnym przejawie. O, chyba zrobiliśmy za daleko. Zdradziłeś, co jest na koniec. Tak? Właśnie. Tutaj też przykład z natury, który pewnie się już na wykładach przewijał, czyli fraktale. Tu chcieliśmy pokazać właśnie, to jest chyba brokuł. Ja się w zielonych rzeczach nie do końca orientuję, ale tutaj pięknie możemy zauważyć właśnie tą mimikę makro i mikroświata. I jakby przełożenie na matematykę, na coś ścisłego, czyli wzór, tu jest trójkąt Sierpińskiego i przykład Śnieżynki Kocha, które właśnie odwzorowują w jakiś sposób tą mimikę fraktalową z natury. Czyli symetria i uporządkowanie, czyli piękno. Mhm. Do tej pory poruszaliśmy aspekty wizualne, jak możemy właśnie przedstawić piękno w sposób obrazowy. Ale teraz chcemy się wygryźć troszkę głębiej w sam kod programistyczny. Czy właśnie on też może być przejawem piękna? Właściwie cała zabawa z programowaniem polega na tym, że mamy tak naprawdę gotowe komendy, tak jak u nas w języku mamy pewne gotowe słowa, ale całą sztuką jest to, w jaki sposób ich użyjemy do właśnie stworzenia określonego programu. I też to jest bardzo istotne, żeby
takie zdania pisane w językach programistycznych były jasne, klarowne i jednoznaczne dla komputera. Tutaj właśnie taki przykład z języka, że w momencie nawet, kiedy tych samych słów użyjemy, ale zamienimy je kolejnością, zupełnie się może zmienić sens wypowiedzi, a w dodatku pogarsza się stylistyka, przez to zdanie staje się dla nas mniej przyjemne, jest dużo brzydsze. I właśnie programiści dążą do tego, żeby ich kod czytało się tak jak dobrą książkę. W dodatku każdy programista też, już zwłaszcza bardziej wprawiony, odznacza w jakiś sposób swój styl kodowania, na przykład poprzez odpowiednie ustawianie nawiasów, nazywanie zmiennych, tak żeby to cały kod tworzył spójną całość. Mhm. I to, z czego często sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ kod, który jest efektem jakby twórczości programisty, nie jest czymś, co jest stworzone raz i zostaje wyryte w kamieniu i tak zostaje. Ten kod cały czas się zmienia. Każdy z nas pewnie ma smartfona czy laptopa, który dostaje aktualizacje często raz w tygodniu, być może nawet częściej. Aplikacje, które są non-stop aktualizowane i zmieniane, tak samo ten kod cały czas żyje, on się zmienia, czyli jakby to piękno, które jest założeniem tworzenia kodu, nie jest tylko pięknem samym sobie, taką wisienką na torcie, że ja tworzę jako programista ładny kod, tylko to jest coś, co ma wymiar bardzo użytkowy, ponieważ kod, który jest ładny, który jest piękny, który się czyta jak książkę, właśnie coś, co jest łatwe do zgryzienia, łatwiej się też edytuje, łatwiej się zmienia, łatwiej dopisuje się nowe rozdziały, czyli nowe funkcjonalności i łatwiej się rozwija. Więc to, ten wymiar piękna, taki użyteczny, jest tutaj bardzo ważny. Mhm. Dobrze. Dobrze, i tutaj... To ja... Tutaj właśnie przykład Śnieżynki Kocha, to jest coś, co zostało stworzone w Scratchu, czyli w tym poprzednim programie, który pokazywałem. Tutaj właśnie na potrzeby wykładu chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę to nie wymaga od nas bardzo dużego zaangażowania, żeby stworzyć coś takiego. Każdy z nas dorosłych ma w zasięgu ręki to narzędzie, które wykorzystują dzieci, czyli tą technologię też możemy wykorzystywać kreatywnie i właśnie pokażemy teraz na wykładzie. Jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, w jaki sposób będzie, od czego wychodzimy, tworząc ten kod, bo tak jak było pokazane na jednym z poprzednich slajdów, Śnieżynka Kocha powstaje poprzez nałożenie na siebie odpowiednie trójkątów. Ale żebyśmy my to mogli wyrysować, tutaj właśnie też jest ten aspekt programistyczny, jak podejść do tego, co chcemy osiągnąć, w sposób jak najbardziej praktyczny, żeby zrobić to jak najprościej. Dlatego naszą podstawową jednostką nie będzie taki pełny, zamknięty trójkąt, który będziemy rysować, tylko już właśnie Radek zaraz pokaże, jak to będzie wyglądać. Mhm. Tak żeby właśnie te, tak żebyśmy wygenerowali, wyrysowali tylko i wyłącznie te linie, które są nam potrzebne, a te zbędne, żeby w ogóle nie zostały wypisane. Już chwilkę. Mhm. Teraz, gdzie tutaj jesteśmy? Tak, i tutaj... Właśnie. Zaczynamy zawsze program od pewnej inicjalizacji. Jakimś zdarzeniem. Tutaj. Teraz właśnie zaprogramujemy, dla dzieci nazywamy to duszkiem, który właśnie wykonuje nasz kod w programie. On będzie ciągnąć za sobą pisak, tak żeby wyrysować śnieżynkę. Mhm. Tutaj właśnie mamy idź do i konkretne współrzędne, czyli chcemy wystartować z konkretnego punktu, aby to się nam zmieściło na ekranie. Następnie ustawiamy w odpowiedni sposób pisak i najpierw rysujemy taką właśnie pierwszą jednostkę. Jak widzimy te komendy, to są struktury programistyczne, które każdy programista wykorzystuje w swojej pracy. Natomiast dla dziecka jest to przygotowane w sposób taki graficznie i zjadliwy. Każdy z nas byłby w stanie sobie z tym poradzić. Tutaj nie ma miejsca na popełnienie wielu błędów. To jest bardzo oczywiste. W ten sposób. Ja sobie pomagam, żeby zobaczyć, jak to.
Właśnie to są pętle, które powodują, pętle do powtarzania pewnych czynności, tak aby rysować kolejne płatki śnieżynki. I też właśnie to, ta struktura jest bardzo popularna w zwykłych, tekstowych, używanych językach programowania. Właściwie, nie wiem, bez tego chyba ciężko byłoby jakikolwiek program stworzyć, tak naprawdę. Mhm. Bo jak właśnie widzimy, na przykład tu potrzebujemy bardzo dużo powtórzeń. Mhm. I właśnie. I w środku mamy właśnie odpowiednie przesuwanie pisaka i odpowiednie obroty, tak aby wyrysować płatki. A następnie kolejne obroty, aby zacząć zacząć nowy kolejny element śnieżynki w następnym miejscu. Żeby się nam to nie nakładało na siebie, tylko właśnie, żeby on się przekręcał i szedł z tym pisakiem w odpowiednim kierunku. Jak widzimy, mamy tu tak naprawdę prosty algorytm pewnych powtarzalnych bardzo czynności, które w efekcie zamykają się w spójną całość, mam nadzieję. Zobaczmy. A, już widzę, co jest. Złapaliśmy mały błąd po drodze, co się często zdarza w programowaniu. Teraz mamy właśnie ten efekt, który chcieliśmy uzyskać przedtem. Właśnie chcieliśmy pokazać, jak tworzy się taki program, żebyście Państwo mogli też wiedzieli, że są takie programy za darmo w internecie, można z nich korzystać, są na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę każdy może kreatywnie technologię wykorzystywać i uczyć się tego programowania. Dobra. Właśnie chcemy uczyć dzieci programowania nie tylko po to, żeby w przyszłości stały programistami, bo bardzo prawdopodobne, że tak się nie stanie. Ale właśnie dzięki temu mogą uczyć się logicznego myślenia, które się potem przekłada też na życie praktyczne i właśnie rozwiązywanie innych problemów, z którymi się każdy styka. Mhm. I też pewne systematyzowanie. W dodatku właśnie te wszystkie te środowiska dają taką możliwość do tworzenia kodu w swojej gry, swojej animacji w swój autorski sposób, właśnie dodając odpowiednie grafiki i dzięki temu to też wspomaga pewien rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci. Tak. To jest właśnie przykład gry stworzonej przez naszego kursanta, chłopca w wieku 8 lat, który już właśnie miał okazję zastosować w praktyce takie naprawdę wykorzystywane struktury programistyczne, czyli na przykład właśnie zmienne, instrukcje warunkowe, pętle i stworzył quiz matematyczny. Trzeba nacisnąć na plusik, minusik albo mnożenie lub dzielenie. Ale właśnie ubrał to w swój własny sposób. Dodał własną grafikę, więc połączył właśnie piękno z czymś pożytecznym, z nauką tabliczki mnożenia, czy też dodawania, odejmowania i dzielenia. Mhm. Dokładnie. Dobrze. Dobrze. I na tym chcielibyśmy skończyć nasz wykład. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania właśnie jeszcze teraz, to mamy jeszcze kilka minut przewidziane. Jeśli nie, jest do nas kontakt, można wysłać maila, też skontaktować się telefonicznie. Także jeśli są jakieś pytania, to prosimy. Dobrze, to dziękujemy bardzo za wykład. Dziękujemy.